Cześć, witajcie! Dzisiaj oprowadzę Was i pokażę Wam, jak wyglądają moje rozsady na parapecie. W kwietniu, jak wiecie, 1 kwietnia na Prime Aprilis przywitało nas po raz kolejny zima stulecia, ponieważ mamy 6-7 cm warstwę śniegu. Jest przezimno, jest po prostu tragedia, ale nie przeszkodzi nam w tym, żeby pokazać rozsady i dalej wysiewać. Miejmy nadzieję, że ten śnieg za niedługo się skończy, bo jak wiadomo w kwietniu, maju przedzamy już... Arbuzy, przesadzamy ogórki, pomidory, także trzeba naprawdę zacząć już ten sezon. Zapraszam. Jak co roku zajmuję sobie tutaj ten pokój na moje rozsady. W tym roku przetargałam sobie tutaj taki stół rozsadowy, bo zaczęłam się już nie mieścić. Oczywiście ten czarny regał. No i tutaj jak co roku podkładka na różne rozsady. Słuchajcie, na prima Aprilis na 1 kwietnia przywitała nas oto taka zima w kwietniu, także nie jest za ciekawie. Mam nadzieję, że to się za niedługo skończy, bo jest okropnie zimno. No, stop pada śnieg. Jak widzicie, jest tak zasypane, że praktycznie nawet nie widać, gdzie e, kończy się płotek e, tam, gdzie jest odgrodzony. Jest po prostu masakra, ale miejmy nadzieję, że to się skończy jak najszybciej, bo jak wiadomo trzeba zacząć zaraz wysiewać. Ja mam powysiewane w warzywniku wszystkie warzywa, mam marchewkę, rzodkiewkę nawet, także mam nadzieję, że to mi nie przemarznie mimo tego, że mam okryte to włókniną. Przejdźmy słuchajcie do rozsad. Góra i dół wygląda dość ciekawie. Tutaj, jeszcze tutaj na regale i tutaj. Słuchajcie, zacznijmy sobie tutaj od początku. Pierwsze, co miałam wysiane w połowie na początku lutego, to jest sałata. Tutaj mam wysiane różne sałaty. One są dość małe, one mają jakieś 4 czy 3 centymetry. Ja wysiałam jeszcze bezpośrednio do gruntu, więc zobaczymy, co się bardziej uda, ale wolę tą rozsadę jeszcze trzymać, miejąc nadzieję, że jakość się poprawi. Dalej to jest kapusta. Nie wiem jaka, bo wysiewałam rzutowo. Jak widzicie, liście właściwe mi uschły, natomiast bałam się, że coś z nią nie jest nie tak. Bo jak widzicie, na ten etap wzrostu jest ona za mała, więc jeszcze nie wiem, czy na pewno będę uprawiała kapustę, ale to się okaże. Tutaj mam wysiane dzisiaj bazylię. Bazylię do takiej doniczki. Wiadomo, poczekam aż wzejdzie. Słuchajcie, tutaj jest mój pomidor. Pomidor wysiewany był w połowie lutego, 14 luty na amore pomidore. Słuchajcie, to jest przepiękny pomidor. To jest pomidor, który wcześniej był fioletowy. Ja go przesadziłam i jak ładnie odbił, to jest naprawdę e, fenomenalne. On jest e, bardzo duży, on rośnie w takiej 5-10 cm donicy i nie mieści się, słuchajcie, bo wyrastają mu korzenie z dołu. Liście ma naprawdę bardzo zielone, więc nawet nie będzie mu przeszkadzało lekkie już powoli nawożenie. E, to jest pomidor e, przepiękny, dzięki temu, że te lampy tak działają, no to jak widzicie on... Nostro prośnie, ma dużą łodygę, ma fajne przyrosty, także mam nadzieję, że amore pomidory, że pomidory w tym sezonie będą obficie rosły. Tutaj słuchajcie, miałam wysianego arbuza, ale najwyraźniej wysiał się słonecznik. Zostawiam to, nie wiem z jakiego powodu, niech rośnie, przechodzimy dalej. Tutaj druga strona wyżywnika, też dość ciekawie, zacznijmy sobie od początku. Tutaj jest bazylia, przesadzałam ją dzisiaj, miała troszeczkę wywrotki, bo się przewróciła, ale miejmy nadzieję, że odrośnie. E, łubin, łubin wysiałam w takim pojemniku, widzicie, mały. muszę go przesadzić. Wysiałam go dla mojej mamy, bo moja mama bardzo chciała łubin, zwłaszcza, że one też są ładne. Tutaj dalej kapustne, jak widzicie, no one są dość ładne, ale nie wiem, czy będę wsadzała, zobaczymy. Tutaj pseler naciowy, Seler naciowy tak troszeczkę kiepsko rośnie, znaczy na początku dobrze się zapowiadał, ale jak widać nie puszcza dalej liści, zatrzymał się w rozwoju, więc nie wiem czy nie będę przesadzała go do większej doniczki albo po prostu wysiała od nowa, bo ma takie też dziwne żółte liście. Tutaj dalej łubin, też łubiny są bardzo ładne, niskie, malutkie, ale naprawdę bardzo ładne, muszę je poprzesadzać. Tutaj kolejna kapusta, tutaj słuchajcie pory, dzisiaj przesadzałam pory, rosły w takiej multipalecie, za chwilę Wam pokażę. No i niech teraz tutaj rosną i jak nabiorą trochę masy, to później je wysadzimy do gruntu. Uciłam taką suchą część, no i niech sobie tutaj rosną. Tutaj obok oczywiście kolejny łubin, też bardzo ładnie rośnie, jak widzicie on ma tam na dole wodę, więc sobie... Naciągnie wodę. Tutaj obok wysiałam koper, więc poczekam, aż wyzejdzie. Także tak wyglądają rozsady na górze, teraz przechodzimy na dół. Dół jest też dość ciekawy. Tutaj w wielopaletce, tak jak mówiłam wcześniej, wysiewałam te pory. Te pory w takim pojemniku, więc teraz powinny szybciej, szybciej wyjść. Tutaj w wielopalecce wisiałam sałaty. Na wszelki wypadek, w razie czego, gdyby te w gruncie czy tam te na górze, co rosną, by się nie udały. One się troszeczkę do słońca wysunęły, ale to nie szkodzi. Tutaj jest śmieszna sytuacja. W doniczce 5-10-litrowej rośnie mi arbus. Tylko że obok najwyraźniej musiały być nasiona pomidorów, bo mi wykiełkowały pomidory. Także czekam aż pomidory wypuszczą liście właściwe, wtedy je przesadzę do takich pojemników, do wielopaletki i będą takie same jak ten na górze. Na razie Arbus musi sobie jakoś dać radę, chociaż ładnie rośnie, ale mam nadzieję, że te pomidory jakoś nie zjadają mu tych składników pokarmowych, bo jak widzicie, no taka sytuacja śmieszna. No ale. Fajnie, że jest. Jak widzicie, arbus jest ładny, pomidorki też już ładne, także. no, Czekam, aż puszczą się właściwe. One są tutaj doświetlane lampą, więc powinny dość szybko wypuścić. I później przesadzę je do tej większej doniczki tutaj obok albo do wielopaletki. Wszystko jest regularnie tutaj doświetlane lampami. Tutaj górna lampa i tamta na dole, także wszystko tutaj ładnie rośnie. Tutaj dalej łubin, tak jak mówiłam, dużo łubinów wysiałam, muszę je poprzesadzać, żeby się rozrosły. Tutaj w wielopaletce drugą, drugą w sumie porcję pomidorów, w razie czego, gdyby tamte się nie udały. Wolę mieć w zapasie niż nie mieć, no bo tak widzicie, ten pomidor jest bardzo ładny, taki zielony, rozkrzewiony, wysoki, także spokojnie mogę już mu dać jakiegoś tam nawozu. Czy tam azotu, ale na razie myślę, że nie. Chociaż może, ale zobaczymy. Także tutaj mam w razie czego wysiane pomidory, i jak widać, już, już coś się pojawia, już coś kiełkuje, także dobrze. Tutaj niżej w regale mam wysianą sałatę. Ja ją wysiałam tak rzutowo, ale jak widzicie, troszeczkę się wyciągnęła, więc już. Można ją albo skubać na kanapki, albo jak widzicie obo nam, no taka jest do sadzenia już idealna, ale pewnie będziemy ją skubać do kanapki. A tutaj też jakieś resztki koper, sałata, no muszę to ogarnąć i coś tutaj jeszcze powysiewać. Niżej mam kolendrę, słuchajcie, tutaj o tym w ogóle zapomniałam, kolendrę wysiałam, kolendra jest w bardzo dobrym stanie, jest ładna, z tym, że po prostu muszę ją podlać, bo ma tutaj tak sucho, że ja o niej zapomniałam w ogóle, a wiadomo, że kolendra się zawsze przyda, O jak widzicie, także muszę to popodnosić i popodlewać, bo no, zapomniałam o tym, a... Kolendra zawsze się przyda, e, tutaj widzicie takie marne, ma żółte liście jakieś, o ta jest ładna, ale, ale reszta musi być podlana. Tutaj na dole jest trochę katastrofa, bo tak, e, tutaj jest właśnie ten pomidor fioletowy, który odbił mi z takiego, no ten już się nie nadaje, widzicie, zwłaszcza, że się, że się łamie, e, tutaj jest mój bób. Ja wcześniejsze boby wsadziłam do gruntu, bo już mi kwitły, ale stało się tak, że mi nie przeżyły, więc wszystko poszło do kosza, eee, groszki to samo, więc po prostu wysieję sobie za kilka dni te groszki po prostu do gruntu już, eee, no i tyle po prostu już na rozsadę, no bo jak widzicie taka pogoda teraz jest, że no, no nie ma gdzie tego wysiewać, także tutaj te groszki sobie leżą, no i tutaj też coś było wysiane, ale też już coś zaschło. Tutaj rosną mi ziemniaki w 15-litrowej Donicy. Jak uprawiać ziemniaki, jak wsadzać, to było już na moim kanale taki filmik. Na razie nic się nie pojawia, ja to podlewam regularnie, wczoraj odkopałam sobie odrobinę, żeby sprawdzić tylko czy coś rośnie i kiełkuję tutaj, jak widzicie ziemniaki mi kiełkują, także liczę na obfite plony, na razie trzymam je w domu, no bo jest taka zima, że nie postawię ich tam, czekam aż się ociepli i one normalnie będą rosły na dworze, także czekam na dość obfite plony i czekam aż tutaj zacznie coś wychodzić. Tutaj obok wysiałam ogórki. Siedem ogórków na razie, dlatego że, wiecie, ogórki rosną wolno. Zanim mi urosną, to będzie już myślę połowa kwietnia, więc w maju już idą do donicy, do gruntu, tam do szklarni. Wysiałam tutaj różne. Wysiałam sałatkowe, długie i jakieś tam jeszcze. Różne odmiany. Tak jak widzicie, one rosną w takich 10, 5, nawet 4 cm donicach. E, także no, ta jest idealna tutaj na cukinie, ale ja sadzę cukinie w innym, zaraz pokażę, także tutaj te ogórki będą sobie rosły e, do myślę połowy kwietnia, e, No, także tak wyglądają moje rozsady na parapecie e, w pokoju. Cukinię będę wysiewała właśnie w takiej doniczce dużej, fioletowej, w tamtym roku też ją wysiewałam i dobrze rosła, wysiewam tylko jeden krzak, bo mój tata nienawidzi cukinii, więc wysiewam tylko dla nas. Bo my lubimy, także ta jest idealna na to, żeby ją wsadzać. Tam przy płocie będą jeszcze rosły słoneczniki jadalne. Będę wysiewała 10 sztuk, tak obok siebie, żeby urosły. Także mam nadzieję, że w końcu ta pogoda odpuści i da do siania, bo jak widzicie, nie jest za ładna. Jak widzicie, tak wygląda mój warzywnik podczas tej szalonej pogody. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też macie taki zielony kącik z rozsadami. Co już wysialiście, może dajcie jakieś zdjęcia. No, moje pomidory niestety w tym roku będą troszeczkę później, bo mamy kwiecień, a one dopiero zaczynają te małe rosnąć. Także no, postanowiłam nie kupować sadzonek, dlatego że tam nie są takie duże odmiany. Ja potrzebuję wysokie, także mam nadzieję, że mi się uda. Dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco, bo naprawdę ten sezon będzie tak fajny, że nie przestaniecie mnie oglądać. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.